już jakiś czas przed budżetem obywatelskim w Sanoku pojawił się pomysł, że fajnie byłoby tu wybudować nowy plac zabaw, ale no, skąd pieniądze? A kiedy okazało się, że Sanok też będzie miał budżet obywatelski i kiedy dowiedziałam się, że termin zgłaszania pomysłów, projektów bardzo się kurczy, zostało już chyba tylko kilka dni i chyba na iSanok zobaczyłam, że jest bardzo mało zgłoszeń. Dzwonię do Agnieszki i mówię: Aga, jest mało zgłoszeń, może byśmy się zgłosiły, no budujemy plac zabaw. Po prostu mnie zamurowało i mówię: no ale jak? Jak ty to sobie wyobrażasz? Ona mówi: no mamy dwa dni na to, żeby to złożyć. A ja po prostu, no ja mówię: no ale to trzeba zrobić projekt, trzeba wybrać zabawki. Ona mówi: już coś mam, ktoś mi pomoże. Jakaś tam koleżanka ma jakieś urządzenia i coś mi zaplanują. No to ja mówię: no dobra. I tak to się zaczęło, a potem... Co się potem działo? No to potem taka pierwsza myśl, gdzie uderzyć? No bo przecież, no kto pomoże nam najszybciej nazbierać tych głosów? Ja mówię: Ela, no to dobra, no to ja mówię: zadzwonię do księdza proboszcza. Ja mówię: może on nam pomoże, żeby ogłosić to i w końcu to jest, ja mówię, dla wszystkich. I żeby ogłosić to i żeby wszyscy się w to włączyli, ja mówię: może coś wspólnie zrobimy faktycznie razem. No i zadzwoniłam do księdza proboszcza i właśnie mówię mu o tym pomyśle, a on mówi: dobrze, bardzo chętnie, bardzo się w to chętnie włączę, ogłoszę wam, co będziecie chciały i tak to wszystko później już machina ruszyła. No potem musiałyśmy się trochę nauczyć o tym, co to jest plac zabaw, jak się robi place zabaw, normy, strefy bezpieczeństwa. No nie powiem, że mamy to wszystko w małym paluszku, ale musiałyśmy się kilku rzeczy nauczyć, no i musiałyśmy przejść kilka przepraw, to mówimy otwarcie, z urzędnikami. Ja miałam doświadczenie takiego komiwojażera trochę, od domu do domu, od drzwi do drzwi i no, łatwo się zbiera głosy wśród znajomych twarzy, bo wszyscy się tu znamy, to nie jest duża dzielnica i też jest trochę inna społeczność niż taka mieszkająca w bloku, bo tutaj naprawdę ludzie się znają dom w dom, bo to przecież dzielnica jest domków jednorodzinnych. Pamiętam, jak taka koleżanka podeszła do pana i mówi: czy złoży pan podpis na brykalnię? A on tak... W pewnym momencie tak: na co? No na brykalnię, no ale ja się tam huśtał nie będę. Tutaj to były takie często spotkania po latach: a co ty tu robisz, przecież nie mieszkasz tu na co dzień. No więc tłumaczyłam, że jest taka szansa, plebiscyt, ale tak naprawdę bardzo chętnie ludzie głosowali. Żebyście Państwo nie myśleli, że same sobie dwie około trzydziestki kobiety wymyśliły plac zabaw i wszystkie urządzenia na nim. No ja obserwowałam urządzenia w Warszawie, pod Warszawą i patrzyłam, na których z nich dzieci bawią się najchętniej. Szkoda, że nie pierwsze miejsce. W planach było dużo więcej urządzeń, dużo lepsza nawierzchnia, ale generalnie no bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Aga ma dwie fantastyczne córki, więc one z kolei nam podpowiadały. Pamiętam taki moment, kiedy my siedziałyśmy nad prospektami i jakimiś takimi ulotkami różnych firm, które produkują tego typu sprzęt i wybrałyśmy coś i przyszła do nas Julcia i mówi: to? To jest bez sensu, weźcie to! No i musiałyśmy się nad tym naprawdę poważnie zastanowić.
A dlaczego potrzeba taka? Bo mi się wydaje, że w dobie tych komórek i tych komputerów i tych tabletów to dzieci naprawdę potrzebują gdzieś wyjść i się troszkę zintegrować. Bo jak ja widzę, na przykład moje dzieci nie siedzą dużo przy komputerach, ale jak siądzie na gierkę, to ciężko ją później odciągnąć od tego. A teraz widzę, że ciężko ją ściągnąć z placu zabaw z kolei. Także to jest to pozytywne, że jest i z dziećmi się integrują i właśnie troszkę się pobawią razem. No mi się wydaje, że pomysłów mają też dużo więcej niż przy komputerach. Praktycznie każdego dnia, już pierwszego dnia, po tym jak ekipa budowlana schodziła z placu zabaw, a ustawiła jedno, dwa urządzenia, to dzieci wchodziły, nie wiem co na to nadzór budowlany, ale dzieci wchodziły na teren budowy i od razu się bawiły na tym, na czym można było się bawić. Ta piramida linowa, to jest to urządzenie, które było ustawione jako jedno z pierwszych i dzieciaki naprawdę natychmiast ją oblegały. Panowie z ekipy budowlanej nawet niewiele mogli zrobić, więc tutaj naprawdę od razu dzieci były, albo były na placu budowy, przyszłym placu zabaw, albo wokół, tak się cieszyły. I teraz też widać, że codziennie już od tygodnia jest plac zabaw, jeszcze przed otwarciem i codziennie tu gdzieś się ktoś pojawia mały. W tej chwili za nami wszystkie urządzenia chyba są zajęte. No więc, no bardzo to cieszy, no bo to znaczy, że to było potrzebne. Odczucia? Super, super. Jak się widzi pełny plac zabaw dzieci, jak się jedzie właśnie tędy tą drogą, to jest pełny plac dzieci, które się bawią, które fantastycznie tutaj się bawią. Było warto. Było warto, było warto. Jedna z mam mówiła mi, że 6 godzin spędziła któregoś dnia na placu zabaw, bo dziecko nie pozwala wrócić do domu, obiad jest nieugotowany, dom nie wysprzątany, bo dzieci tak bardzo chcą bawić się na naszym placu zabaw. No i Państwa też zapraszamy. Z każdego zakątka Sanoka i okolic zapraszamy, będzie nam miło, czujcie się jak u siebie. Dobrej zabawy. Do zobaczenia.